Te kapiszony działają. Odzież dostępna jest już na www.1l1p.pl. Gicza. Dzień dobry, kolejny dzień. Ale już się niestety zawijamy z morza naszego pięknego. Pożegnaj się z morzem. Elo, czy 2-0, wracam w końcu do domu. Cieszysz się? No. Że w góry, nie nad morze? Ja chcę iść na rower. Ja wrócę i ja obiecuję, że ja lecę na rower. Jutro. Mam nadzieję, że pogoda będzie. Bo mam mega, mega ochotę polatać w końcu coś ostro. Katować. Więc no jutro chyba odcinek z rowerku się szykuje. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. O, co to za piękny mustang tam stoi. Tam, taki biało-niebieski. Niewygodny. Siedziałam w nim. Nawet go prowadziłam. Tak? No. Łupiesz masz po to. Nie łupiesz, tylko to jest. Łupiesz. Zbijamy się. Pakujemy i lecimy. A, jeszcze możesz. Ostatni dzień już tu nie śpimy. No ale tak, buta. No a co? Nie, tak. Ostateczne wyjście, dawaj. Max, będzie cię bolał brzuch, ty pojadłeś. Dobra, no dzieci inaczej działają niż ty, stare baby. Stare baby się spinają, mamy ciągle, mamy chill. To tobie było w tej piosence, wiesz? W nocnej jeździe. Stare baby się spinają, a my ciągle mamy chill. Bo kim zakręt? Zobacz. Mamy grill. A ja nie będę miała, ja to magnes z rywala. Nie. Weź. Nie dostaniesz magnes z rywala, jedziemy stąd. No, magnes. Jedziemy stąd. Bo taki wózek fajny. I walizki będziemy nim wieść. Tak, ja. Dawaj, szybko tędy. Ja! Ja pierwszy. Ale nie jedziemy windą, schodami pójdziemy teraz. Chodź, dobrze, dobrze, idziesz w tą stronę. Dawaj. A na styl. To można windą przewozić? Jak myślisz? Można czy nie? To nie. Można? Chyba. Dobra. Co to za język? Kurwa ci język. Wyskakuj. Wyskakuj. Nie. Dobra, pakujemy to. I lecimy się spakować do Mustanga Challenge. Uwaga, Melina. Pa. Melinara. To nieźle. Zmieści się to do Mustanga? Tak. Tak? To będziesz to mieścił, dobra? Nie. Tak. Nie tak. Próbuję. Niech mi ktoś powie, że Mustang nie jest pojemny. Patrzcie, ile jeszcze miejsca tu jest. Tu bym jeszcze Maxa zmieścił, chcesz? Nie. Jesteś strasznie denerwujący ostatnio, wiesz? Na tych wakacjach. O, tu się jeszcze jedna walizka by zmieściła. Zostawiasz aparat tu? No. Tak go stabilnie daj, bo ci będzie latać, pobija i... Weź go lepiej, z tyłu na siedzenie. Ja najpierw muszę ten sport na pewno do siebie. Z tyłu na siedzenie go daj, no mówię. Właśnie stamtąd go wyciągnęłam. No to tam go właśnie daj, bo jest najbezpieczniej. Uważaj, Max. Pa, ciach na luzie. Na luzie. Jesteśmy widzowie. Dojechaliśmy. Maśu dalej w podeliku siedzi, bo mu się spodobało. Fajnie jest? Jedziemy dalej? Następna podróż nad morze w następnym roku. To co? Moim autem. Tak? Jakim? Suwikiem jakimś. Tak. Jak się to wpadłem na świetny pomysł, ponieważ jest jeszcze wcześnie dosyć. Która jest godzina? Przed 18. Wrzucam film, lecę do Pegę i zrobimy szybki nowy hit. Bujotesa wezmę. Bo git chat nam fajnie wyszedł, więc git chat spróbujemy teraz tworzyć. Zobaczycie zresztą. Możliwe, że jak już to oglądacie, to już to jest, ale pierw będzie na Spotify, a dopiero później na YouTubie, więc warto obserwować mnie na Spotify. Zobaczycie. Będzie luz blues. To już zobaczycie. Gdzie są moje magnesy zjechane? Dobra, więc ja się ogarniam życie i wracam do was. Słuchajcie, stworzyliśmy wczoraj, bo dziś jest dzisiaj i musiałem zrobić cięcie, bo wczoraj no pobiegłem do Pegę szybko, nagrałem nutę i puszczę wam teraz fragment, jak to brzmi. Jest dosyć śmieszne. Wypiłem trochę lód, by się tak czuć. W szklance na full mam tylko lód. Ona jest dla mnie jak dla misia miód. Malina, ona się dla mnie wygina. Znów ceginam, niczego po mnie nie widać. I to jest taki fragmencik nutki, którą wczoraj stworzyliśmy w około
półtorej godziny i będzie śpiewał ze mną. Wujotes to jest człowiek, z którym stworzyliśmy GitChat. Ci co wiedzą, to wiedzą, ci co muszą wiedzieć. Więc no będzie syto, będzie syto. Ale to już zobaczycie. Ja teraz chilluję trochę bombę. Donka mi zaraz kebaba przywiezie, bo poszła do galerii się szwendać i kupować jakieś pierdoły i ciuchy i tak dalej i tak dalej. A ja będę dzisiaj kończył jeszcze nutę z PG, ale no i ważne, nie wiem co ja mam powiedzieć. No i czekam na kepsa. I robimy kolejny hit, który pierw wlatuje na Spotify, a później dopiero wleci na YouTube. Ale to już dam wam znaka na moim story na Instagramie, jak wleci nutka, od razu na Spotify, i będziecie mogli sobie przesłuchać. No na YouTubie gdzieś też tam poinformuję. Ale zawsze macie teraz w ostatnich filmach w opisie link do Poti i tam macie playlistę, którą możecie odpalić i są tam nuty. Więc sprawdźcie sobie. I to. Ba. Nie nagrywaj mnie. Czemu? To ja będę talylale nagrywał. Powiedziałam na vlogu u Donci, że jadę z tobą do Turcji, nie? Tak, bo jak się pokłócę z Donką, to Tala jedzie ze mną. Ja zabieram Natalkę. Już się umówiliśmy. W tym momencie nie masz kebaba. Oddaj kebaba. Nie. Zła baba nie da mi kebaba. No. Ten jest mój? Bez opisu? Tak, bo mój jest mało mięsa. Miód malina. Milą Donkę wystraszyłem. Te kapiszony działają. Kuba! Przestań! Ogarnij się! Ty to dziecko chciałeś kupić! Przestań! Ona myśli, że to strzela. No to przyjmuje coś! Już widać! Donka, wiesz jak to działa? Ale odejdź z tym, Jezus Maria! No nie lubię takich rzeczy, ale to nie jest zabawne. Przestań! Zobaczymy, kiedy strzeli. To tylko kapiszony. A tu małpiszon. A tu kapiszon. Dobra, jadę do PG nagrać jeszcze raz. Disco polo poprawić i co jeszcze? I nową nutę skończyć. Jedyny kolor, jaki kupiłam. Miałam pójść. Co to jest? To jest dwuczęściowy. Do Turcji to kupiłam specjalnie, żeby móc taką przybasę. Dwuczęściowy. No to i się nazywa kombinezon. Ale to wejdzie. W tobie w dupę jest, zaraz wejdzie. No bo to jest takie krótkie jakieś. No przymierzałaś to? Nie. No właśnie. Ja zawsze mam rację. Widzieliśmy się u PG. Miałem jechać po auto, Donka miała mnie podrzucić, ale się zapomnieliśmy i pojechaliśmy po Maxa. Myślałam, że zwalisz na mnie. Bo ja mam na strzeżonym parkingu. Nie, tato. Siemanko, piąteczka i żółwiczek i jeszcze czapa. Ale cię zrobiłem w bambuko, co? Daj buziaczka, co ty się widzi. Szybciutko. O, ale buziak! Jestem tu i robimy pierw, poprawiamy co poprawiamy? Disco polo. Tak jest. Trzeba zrobić idealnie. Tak jest. Musi być miód malina. Dobra, jedziemy z tym, kurde. Dobra, śpiewam. Słuchajcie, zrobiliśmy dzisiaj trzy nuty. Jedną poprawioną, disco polo. Drugą... Jak to się nazywa druga? Gangsta rap. Nie, druga była właśnie... Wesoła taka, z WJS-em będzie. A trzecia gangsta rap. Normalnie zobaczycie, to będzie banger. Banger alert. Co tam krzyczą? Nie wiem, i cichną. Czyli ciupapi. Aaaa, ciupapi? Ciupapi, o kurde. Mocno, to było mocne. Teraz zawijam do Donku, chwalę się Donce, zobaczymy. Idę jeszcze fotę zrobić, bo to na Spotify'a pierw leci, więc szukajcie na Spotify'u. Piszcie Goover i gdzieś tam pojawi się wam ta nuta. A ja to wrzucam i będzie za około 10 dni. Czyli jak to oglądacie, to jakieś 2 dni zostały, poinformuję na Instagramie. Lecę do Domku. Donka oceni. Dobra, ogólnie wróciłem do Domku, zrobiliśmy dziś tak, o, poprawiliśmy disco polo, skończyliśmy nutę z WJS-em, znaczy WJS jutro się idzie jeszcze dograć i kończymy ją, kręcimy teledysk oraz zrobiłem nową taką hardkorową nutę, 18+, powiedzmy, no 16+, bo jest tam trochę dużo przekleństw i tak dalej, która pojawi się pierw na Spotify'u, no i jest gruba, ostra. Może wam się spodobać, co niektórym, tym, którym spodobała się zajawa i tak dalej, bo to jest albo nocna jazda, coś tego typu, mordo. Tak więc ja kończę już ten film i do jutrka. Mam nadzieję, że widzimy się też jutro na jutrzejszym filmie. Zostawcie łapeczkę w górę, żeby było ich jak najwięcej. Suba z dzwonem, jeżeli jeszcze nie macie, żeby nic nie przegapić. I oglądajcie kolejne poprzednie filmy. Elo!
My zaczynamy te lato. Pato, pato, pozdro to wszystkim wariatom. Pato, patera, ziomka to chyba zabiera. Połówka na blat, dobra impreza. Bawię się ja, bawię się Ewa, Paula, Ola, Ania, Ela. Grubo jest jak na